Dwa, jeden. Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie wszystkich na kolejnej legalnej kawie numer 86. I dzisiaj będę mówić o tym, jak wypowiedzieć umowę o świadczenie usług, żeby nie zapłacić odszkodowania. Bo tak, rzeczywiście jest, że w jednym z artykułów w kodeksie cywilnym jest taki mały niuansik, który mówi o tym, że czasami może się okazać, iż po wypowiedzeniu umowy, a zaraz powiem, jakim konkretnie, należy zapłacić odszkodowanie. Wiadomo, nikt nie chce tego robić, nikt nie chciałby tego robić, jeżeli wypowiada umowę, nieważne teraz akurat z jakiego powodu, za chwilę do tego przejdziemy, więc jeżeli interesuje Cię ten temat, bo jesteś wirtualną asystentką, jesteś freelancerem, świadczysz usługi, jakiekolwiek usługi, na rzecz innych podmiotów, podpisujesz umowy zlecenia, podpisujesz umowy o świadczenie usług, to chcę Ci powiedzieć, że możesz, a nawet musisz zwrócić uwagę na pewne elementy w umowie, którą zawierasz, żeby, mówiąc kolokwialnie, nie popłynąć, a może się tak okazać i też tutaj pewne wyroki sądu pokazują, że niektórzy do sądu idą, szczególnie jeżeli w grę wchodzą większe pieniądze. Ja nazywam się Ilona Przytacznik, jestem radcą prawnym i uczę przedsiębiorców, jak działać w sieci legalnie, jak podpisywać dobre i skuteczne umowy i jak sprawnie wdrożyć RODO w swojej działalności. Prowadzę blog legalnybiznesonline.pl, prowadzę fanpage Legalny Biznes Online oraz prowadzę też grupę na Facebooku Legalny Biznes Online i grupę RODO, grupę wsparcia dla małych i średnich firm. Na tej legalnej kawie uczę właśnie o RODO, o umowach, o tym, jak prowadzić legalny biznes w internecie i dzisiaj chcę Ci powiedzieć o umowie. Na samym początku jeszcze szybko wspomnę, że jeżeli chodzi o umowę o świadczenie usług, to zapraszam Ciebie na webinar w czwartek. Jutro o godzinie 20:00. Jest to webinar dla wirtualnych asystentek o tym, jak legalnie prowadzić i rozwijać biznes wirtualnej asystentki, ale jeśli jesteś freelancerem, osobą, która po prostu świadczy usługi, to ten webinar będzie dla Ciebie również bardzo wartościowy. Więc przyjdź na niego, bądź o 20:00, no i przede wszystkim zapisz się. Bezpłatna rejestracja i bezpłatny udział. Później webinar będzie już płatny, więc warto na nim być. Ja od razu wkleję link do tego webinaru, żeby osoby, które jeszcze się nie zapisały, żeby mogły to zrobić. No dobra. Cześć Sandra, cześć Magdalena, dzień dobry. Widzę, że Sandra już kogoś podlinkowała. Cześć Ewelina, witam Was bardzo serdecznie. Jeżeli przychodzicie, jesteście, to dajcie znać, że jesteście. Ja nie zapowiadałam tej legalnej kawy, bo po prostu już nie zdążyłam. Niestety, więc mam nadzieję, że ktoś tam się jeszcze zjawi. Dobra, no to przechodzimy do rzeczy, dlatego że dużo pracy przede mną dzisiaj jeszcze i muszę szybko skończyć i wziąć się za kolejny temat. Dobra, umowa o świadczenie usług. Jeżeli świadczysz zlecenie, no to wiadomo, że podpisujesz umowę zlecenia, takie typowe zlecenie. Ale jeżeli świadczysz usługi, na przykład jako wirtualna asystentka, no to oczywiście podpisujesz co do zasady umowę o świadczenie usług. Od razu Wam też powiem, że na moim blogu znajduje się artykuł dla wirtualnych asystentek właśnie o tym, o jakich obowiązkach prawnych pamiętać w swoim biznesie i jest też opisana umowa o świadczenie usług, właśnie umowa z wirtualną asystentką. Już Wam również to podlinkuję w komentarzu. Więc zapraszam na bloga. To tak wszystko w międzyczasie robimy, no ale no, ktoś to musi zrobić, tak? Więc trzeba to w taki sposób działać. Więc tutaj już Wam podlinkowałam i do webinaru, i artykuł na blogu też jest, więc tam po legalnej kawie zapraszam, żeby sobie wejść. I teraz, jeżeli świadczysz te usługi, podpisujesz umowę o świadczenie usług. Co do zasady, taką umowę trzeba podpisać. Nie ma wymogu podpisania umowy o świadczenie usług pod rygorem nieważności na piśmie. Nie ma czegoś takiego w tym wypadku, ale jest taka mała gwiazdka, która mówi o tym, że jeżeli przekazujesz autorskie prawa majątkowe, tego nie będę tematu rozwijać, ale tylko o nim powiem, to wówczas tak musi być na piśmie. Ale poza tym nie musi. Co to oznacza? Oznacza to, że taką umowę możesz zawrzeć jak chcesz. Może ona być
piśmie, może być e-mailem, może być nawet ustnie, tylko ciężko ją będzie później udowodnić. Od razu trzeba brać to wszystko pod uwagę. O formie umowy mówiłam na ostatniej legalnej kawie i nie będę tego tematu powtarzać. Dzisiaj chcę przejść do tematu, jak rozwiązać umowę o świadczenie usług. No bo wyobraź sobie taką sytuację, że podpisałaś czy podpisałeś umowę o świadczenie usług, no i oczywiście doszło, znaczy oczywiście, może nie oczywiście, ale doszło do jakichś niefajnych sytuacji ze zlecającym te usługi, albo doszło z Twojej strony do jakichś problemów i nie możesz wykonać tej usługi. Więc zarówno jedna strona, jak i druga strona może taką umowę wypowiedzieć. Do umowy o świadczenie usług stosuje się przepisy o zleceniu. Także odpowiednio. Czyli co to znaczy? Czyli nie stosujemy wszystkich przepisów co do joty o zleceniu do umowy o świadczenie usług, tylko patrzymy na charakter tej usługi, na charakter umowy, czyli tego wszystkiego, co zostało uzgodnione pomiędzy stronami i dopiero wtedy stosujemy odpowiednie przepisy. Co do zasady, jeżeli chodzi o umowę o świadczenie usług, to stosujemy prawie wszystkie te przepisy, ale jeżeli okazałoby się, że w Twojej umowie na te usługi są zapisy dotyczące innych umów nazwanych z kodeksu cywilnego, czyli na przykład umowy agencyjnej, to tak totalnie strzelam. Wyłączę sobie słuchajcie głos na tym telefonie, bo teraz jakieś wszyscy bardziej do mnie piszą. Jeżeli zawierałoby to zapisy z innych umów, które są wymienione w kodeksie, no to wtedy wiadomo, że stosujesz te zapisy, te postanowienia, te przepisy z kodeksu cywilnego. Ale jeżeli co do zasady stosujemy zlecenie i teraz chcesz wypowiedzieć taką umowę, bo doszło do jakiejś tam sytuacji, które to uzasadniają. Jak można w ogóle rozwiązać umowę? Pierwsza rzecz to oczywiście za porozumieniem stron. Jeżeli obie strony są chętne do tego, żeby tą umowę rozwiązać i żadne nie widzi problemu w tym zakresie, no to wiadomo, że tą umowę się rozwiązuje, podpisuje się odpowiednie dokumenty, w których jest napisane, rozwiązujemy umowę numer taki i taki z dnia tego i tego, zawartą tu i tu w Krakowie, pomiędzy następującymi stronami, czyli stroną jesteś ty, stroną jest ta druga osoba, no i wówczas rozwiązujecie tą umowę bez żadnych konsekwencji. Warto też dopisać, że tych konsekwencji właśnie żadnych nie będzie. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że jeżeli nie napiszesz, że ta umowa rozwiązuje się za porozumieniem stron, bez dodatkowych roszczeń, to może się okazać, że ta druga strona przyjdzie z takimi roszczeniami później. No i będzie problem, więc jakby tutaj trzeba o to zadbać, ale to jest ta najprostsza sytuacja. Druga rzecz, drugi sposób, to oczywiście jest odstąpienie od umowy. Ono zazwyczaj jest regulowane przepisami albo jest regulowane po prostu w umowie. Kiedy od umowy można odstąpić? Zazwyczaj wypisuje się przypadki, w których można od tej umowy odstąpić. No i wtedy strony co do zasady sobie zwracają to, co świadczyły, wynagrodzenie, rzeczy i tak dalej, ale tego tematu też teraz nie będę rozwijać. I ostatni sposób to jest wypowiedzenie umowy. Wypowiedzieć umowę można w taki sposób, w jaki zawarło się szczegóły tego wypowiedzenia w samej umowie albo zgodnie z przepisami. I tutaj, jeżeli stosujemy odpowiednio, uwaga, kodeks cywilny, taki grubo, no. Jeżeli stosujemy tutaj odpowiednio, to jest do zapisania artykuł 746 kodeksu cywilnego, to tam jest napisane, że zarówno oddający zlecenie, czyli zleceniodawca, albo przyjmujący zlecenie, czyli zleceniobiorca, jakkolwiek by ich nie nazwać, mogą wypowiedzieć umowę w każdym czasie. I to jest super wiadomość, tak? Bo zawarłeś umowę na czas oznaczony albo na czas nieoznaczony, nieokreślony, no to zarówno w jednym przypadku, jak i w drugim przypadku możesz tą umowę wypowiedzieć w każdym czasie. I niektórzy mówią, że jeżeli jest umowa zawarta na czas oznaczony, to jej wypowiedzieć nie można, no bo po to ona jest zawarta na ten czas oznaczony. Ale to jest
nie do końca poprawne. Różne tutaj są wyroki sądu. Zasadniczo przyjmuje się, że tak, jeżeli chodzi o ten przepis, można tą umowę wypowiedzieć w każdym czasie, i w jednym, i w drugim przypadku. I teraz to, co tutaj się pojawia jako różnica i takie brak dowolności, to jest wypowiedzenie tej umowy z ważnych powodów. I teraz na 100% zawsze można wypowiedzieć w każdym czasie z ważnych powodów, i to też jest właśnie opisane w artykule 746. I co do zasady nie można robić, to ograniczać wypowiedzenia, zaraz przejdę też do wyłączenia, ale ograniczać nie można tego wypowiedzenia z ważnych powodów. Czyli jeżeli masz ważny powód, ty albo zleceniodawca, żeby wypowiedzieć umowę, którą zawarliście, to zawsze to można zrobić. Tu jest taki trik prawny i niuansik, o których zazwyczaj mówię i na moich webinarach, i na legalnych kawach. Jest taki, że jeżeli bardziej się zagłębisz w temat, to zorientujesz się, że nawet możliwość wypowiedzenia z ważnych powodów w określonych bardzo sytuacjach, uzależnionych od charakteru tej umowy, usługi, można ograniczyć, ale nigdy nie można wyłączyć. Czyli jeżeli zapiszesz w umowie, że umowy nie można wypowiedzieć nawet z ważnych powodów, to niestety, ale nie będzie to ważne postanowienie. Ono jest nieważne. Także to, że ono jest w umowie, ono sobie tam może być i tak jest nieważne, a co gorsze, jeżeli zawierasz umowę z konsumentami, to wprowadzasz ich w błąd i z tego tytułu możesz zapłacić kary. No bo konsument, przedsiębiorca to tam pal licho, dlatego że przedsiębiorca powinien znać przepisy prawa i po to jest mój fanpage, żeby tutaj był ten przedsiębiorca i tutaj się ze mną uczył. Więc niestety nie ma takiej taryfy ulgowej jak konsument, bo konsument jest podmiotem nieprofesjonalnym, a przedsiębiorca jest podmiotem profesjonalnym i on powinien znać przepisy prawa. Jak nie zna, to jego strata. Po prostu tak się przyjmuje, niestety. To jest oczywiście założenie nie do końca poprawne w stosunku do przedsiębiorców, bo nasze przepisy prawa zmieniają się tak szybko, że nawet prawnicy nie są w stanie za tym nadążyć, a co dopiero przedsiębiorcy, gdzie tu w ogóle czas na prowadzenie biznesu, no ale to jest chyba temat na inną dyskusję i inny czas. O Jezus, przesuwało, bo ciągnę teraz mikrofon. Dlatego jeszcze raz, w umowie możesz mieć zawarte, że wypowiedzenie umowy następuje w jakimś określonym czasie. Na przykład umowa może zostać wypowiedziana w terminie 3 miesięcy na koniec miesiąca, w którym to wypowiedzenie następuje. Czyli jeżeli ja, może być takie ograniczenie, ale nie musi. Jeżeli ja chcę wypowiedzieć umowę i tam w tej umowie mam napisane, że to ma być ze skutkiem na koniec miesiąca, no to niestety, jak ja wypowiem 15, to ta umowa nie rozwiązuje się 15, tam za 3 miesiące, tylko na koniec tego miesiąca. Czyli tak naprawdę wyjdzie mi 3,5 miesiąca. Podobnie będzie, jeżeli rozwiążę tę umowę drugiego dnia danego miesiąca, to ta umowa nie rozwiąże się za 3 miesiące drugiego, tylko za 4 miesiące prawie. Więc trzeba na to bardzo uważać. Jeżeli masz taki zapis w umowie, to go wykasuj, żeby jednak to było 3 miesiące. Czyli nie ze skutkiem na koniec miesiąca, ale no, 3 miesiące od dnia wypowiedzenia. No i tyle. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to umowa na czas oznaczony, nieoznaczony. Możesz zawrzeć umowę na czas oznaczony i również móc wypowiedzieć ją w każdym czasie. Również w tej umowie możesz napisać okres wypowiedzenia, miesiąc, dwa, trzy, dwa tygodnie, jak tam chcesz, ale nigdy w umowie o świadczeniu usług nie możesz wykluczyć rozwiązania z ważnych powodów. Niuansem, takim trikiem jest to, że możesz to ograniczyć, ale to jest bardzo często krytykowane. W jednych wyrokach sądu jest, że tego nie można robić, w innym wyroku sądu najwyższego oczywiście znajdziesz, że to można zrobić. Więc tutaj mamy taką niepewność, w związku z czym, skoro mamy tą niepewność, no to zastosujmy to, co jest dla nas bardziej korzystne, jeżeli nam się to oczywiście opłaca. Ale uwaga, też Wam powiem, że jeżeli wymienicie w umowie
dla klienta, że z ważnych powodów może on wypowiedzieć umowę, na przykład zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, i do ważnych powodów zaliczamy to i to i to, no to jakby podpowiadacie mu, że on może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów. On to i tak może zrobić, bo on to ma zapewnione w kodeksie cywilnym, ale nie zawsze to musi znaleźć się w umowie. Więc to już zależy od was, od ciebie, od twojej strategii. Czy chcesz to powiedzieć, czy nie chcesz to powiedzieć. To może rodzić właśnie wypowiadanie z tego ważnego powodu i wymyślanie powodów przez klientów. Dlatego może warto czasami po prostu ten zapis zlikwidować. Z tym, że wtedy trzeba się liczyć z tym, że nie możesz tego ograniczyć żadnym okresem wypowiedzenia, tylko klient to może zrobić w trybie natychmiastowym. Pytanie, co tobie bardziej się opłaca? Czy ty chcesz domagać się jakiegoś odszkodowania, czy nie chcesz? Czy chcesz, żeby jednak było to ograniczone jakimś terminem, bo na przykład świadczysz usługi stałe, jeżeli on ci nagle wypowie, no to ty nagle nie znajdziesz nowego klienta, więc już jesteś, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy w plecy, więc trzeba sobie to wypośrodkować i zastanowić się, co się bardziej opłaca. Oczywiście tutaj nie mówimy o tym, żeby temu klientowi zmniejszyć, ograniczyć jego prawa, bo to nie będzie miało miejsca. I teraz jeszcze przechodzimy do tego odszkodowania. Odszkodowanie, przepis mówi tak, że oczywiście bierzemy pod uwagę umowy, które są odpłatne, tylko odpłatne, czyli jedna strona płaci drugiej stronie za wykonanie tej usługi zlecenia. Nie mówimy tutaj o umowach nieodpłatnych. To, że w każdym czasie można wypowiedzieć, to już wiemy. I teraz słuchajcie, jeżeli wypowiedzenie nie nastąpiło z ważnego powodu, czyli po prostu ja wypowiadam tą umowę bez ważnego powodu, ja chcę ją po prostu wypowiedzieć, to napisane jest, że należy wówczas również naprawić szkodę. Dlatego czasami bardziej opłaca się wskazać pewne rzeczy w umowie, niż ich nie wskazywać, ale czasami się to nie opłaca. Z kolei w przypadku przyjmującego zlecenie, czyli ty jesteś zleceniobiorcą i wykonujesz dla mnie tę usługę, to możesz je wypowiedzieć w każdym czasie, ale wypowiedzenie, jeżeli nastąpi bez ważnego powodu, to również jesteś odpowiedzialny za szkodę. Czyli każda strona jest odpowiedzialna za szkodę, jeżeli ważnego powodu nie było. Warto w umowie, wypowiedzeniu, przepraszam, napisać ten ważny powód, żeby nie było podstawy do tego, że druga strona przyjdzie i powie: przykro mi bardzo, wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, w związku z czym, kochany kontrahencie, musisz tutaj mi zapłacić odszkodowanie. A czym może być takie odszkodowanie? To oczywiście może być to, co ta pozostała część wynagrodzenia, pomniejszona o to, co się zaoszczędziło przy niewykonywaniu tego zlecenia. Czyli na przykład, jeżeli ty wykonujesz no chociażby usługi wirtualnej asystentki i macie w umowie napisane, że co miesiąc płatność jest tam przez rok, co miesiąc 500 zł, no i nagle ja zrywam tą umowę natychmiast, bez ważnego powodu, to no, dla ciebie jest to stratą, bo nie zdobędziesz nagle klienta na kolejny miesiąc, ale też nie wykonasz tych wszystkich zadań. Więc musisz pomniejszyć sobie to odszkodowanie, którego możesz się domagać, o to, co zaoszczędziłaś, czy zaoszczędziłeś. Więc to oczywiście trzeba wyważyć, wyliczyć jakoś, uzasadnić i tak dalej, to tutaj o tym nie będziemy rozmawiać, no ale mówię o takiej ogólnej zasadzie, że to nie jest tak, że skoro podpisałam umowę na 500 zł miesięcznie i to jeszcze ma trwać przez pół roku, to moją szkodą jest 500 razy 6 miesięcy. No nie, no bo przecież po pierwsze w tym czasie możesz znaleźć kolejnego klienta, po drugie nie wykonujesz, czasu nie tracisz na te moje usługi, które normalnie by ci ten czas zajęły i tak dalej. Więc to musi być odpowiednio pomniejszone. I teraz, czy to jest jasne? Dajcie mi znać w komentarzu, czy to jest jasne, kiedy tą umowę możecie wypowiedzieć, a kiedy nie możecie jej wypowiedzieć. Czy to jest takie w miarę, czy to wszystko w miarę powiedziałam tak, jak oczekiwalibyście tego, żeby dostosować do własnej sytuacji.
Dajcie mi proszę znać teraz, że żyjecie. Może wysyłając jakąś łapkę w górę, serduszko i pisząc wszystko OK. Może nie jest OK. Oczywiście, jeśli macie pytania, no to je zadawajcie. Czyli co jeszcze jest dosyć istotne? Dosyć istotne jest to, że forma tego wypowiedzenia. Forma wypowiedzenia to pisemny i uwaga na to, co jest w umowie. Jeżeli w umowie jest napisane, że wypowiedzenie następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności, to przykro mi bardzo, nie może nastąpić nie w formie pisemnej. To znaczy musisz to napisać, podpisać własnoręcznym podpisem i wysłać. Dlatego, że w przeciwnym wypadku to wypowiedzenie będzie nieważne. To jest pierwsza rzecz. Czyli sprawdzasz w pierwszej kolejności umowę. A druga rzecz, tak naprawdę to każdy sposób będzie tutaj skuteczny. Nie zachęcam do tego, żeby robić to ustnie, bo ciężko będzie to udowodnić, ale mail, wiadomość SMS, cokolwiek innego będzie OK. I musisz to po prostu udowodnić. To jest podstawowa rzecz. Nie ma rygoru nieważności, to nie musi to być na piśmie. Musi to być dostarczone do adresata w taki sposób, że zapoznał się z jego treścią. Więc teraz pytanie do Ciebie. Jeżeli wyślesz e-mailem, to być może fajnie mieć jest potwierdzenie tego, że mail został odczytany, odebrany, albo poprosić o wiadomość zwrotną. Jeżeli nic z tego nie masz, to może być ciężko udowodnić, że to wpłynęło na ich skrzynkę, ale jeżeli jest to adres e-mail ogólny firmy, no to którym on się komunikuje i do tej pory komunikowała się z Tobą, no to to powinno być w porządku, ale jest to ryzykowne, bez żadnego potwierdzenia. Można to wysłać na adres siedziby, dostarczyć na adres siedziby i wówczas nawet jeżeli nie odbierze tego pracownik z HR-ów albo ktokolwiek inny, kto zawsze odbierał albo jest upoważniony do odbierania takich dokumentów, to nie ma znaczenia. Jeżeli Ty dostarczyłeś to do podmiotu i jego siedziby oficjalnej z KRS-u, z CIDG, to jest to skuteczne, niezależnie od tego, kto to odebrał. Podpis oczywiście musi być podpis osoby uprawnionej, czyli jeżeli jesteś spółką, jesteś w cudzysłowie, a tak naprawdę jeżeli po prostu Twoja forma prawna Twojej działalności to spółka, no to wypowiedzenie może podpisać tylko umowa, która a. zawarła umowę i b. była upoważniona do zawarcia umowy, czyli zgodnie ze sposobem reprezentacji danego podmiotu. Jeżeli jesteś jednoosobową działalnością gospodarczą, to oczywiście wystarczająco tutaj w zupełności jest jesteś ty jako właściciel tej firmy. Chyba, że był jakiś pełnomocnik. No to tutaj jest już inna sprawa. Okej. Okay. Myślę, że powiedziałam Wam najważniejsze rzeczy. Podsumowując, Marek napisał, że żyjemy. Sporo tego, Pani Lony, jakie koszty takiej umowy dla fotografa? Zapraszam na maila kontakt@legalnybiznesonline.pl. Także sporządzimy taką umowę dla fotografa. Planuję też pakiet dla fotografów, pakiet umów i pakiet dokumentów dla fotografów, więc cierpliwości, Panie Marku. I mam nadzieję, że uda się to niedługo zrobić. Także proszę śledzić sklep, będzie pewnie też jakiś artykuł na pewno w tym temacie. Aleksandra, żyjemy, słuchamy, ok. Ewelina, jasne, Edyta, jasne, super. Więc podsumowanie, szybkie podsumowanie robimy. Umowa o świadczeniu usług. Jeżeli taką umowę świadczysz, świadczysz usługi, możesz taką umowę wypowiedzieć w każdym czasie. Zarówno ty, jak i osoba dająca to zlecenie tobie. Istotne jest tutaj rozróżnienie na ważne powody i brak ważnych powodów. Jeżeli masz ważny powód, to istnieje prawdopodobieństwo wyższe, że nie zapłacisz odszkodowania. Krótko mówiąc, jeżeli jest ten ważny powód, to dający zlecenie, jakby powie, zwraca wydatki, naprawia szkodę, jeśli zlecenie było odpłatne. Z kolei, jeżeli nie ma ważnego powodu i następuje wypowiedzenie, to wówczas niestety trzeba będzie zapłacić odszkodowanie. No i tu kilka minut wcześniej o tym mówiłam. W umowie możesz też zawrzeć okres wypowiedzenia. Może to być 3 miesiące, 2 miesiące, miesiąc, tydzień, 2 tygodnie. To zależy od tego, jaka jest to umowa. Wiadomo, jak bardzo zależy Wam na tym, żeby ta umowa była jak najdłuższa, no bo taki jest charakter tej usługi. Robisz ją regularnie, co miesiąc, właśnie w
przypadku na przykład wirtualnych asystentek. Warto na przykład z klientem, to jest taki tip, o, pewnie powiem o nim też na webinarze, żeby, jeżeli zależy nam na takim stałym zleceniu, przez rok na przykład, po jakimś okresie próbnym, gdzie już ta współpraca się sprawdza, zawrzeć umowę, że co miesiąc, ta umowa jest na rok, można ją wypowiedzieć z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, czyli no niekorzystnym dla na przykład dającego zlecenie, i wówczas ta kwota jest jakby mniejsza jeszcze, przez to, że ta umowa trwa rok, prawda? No i tutaj jest jakieś ograniczenie. To też zależy od negocjacji z klientem. Więc uważamy na te ważne powody. Ważne powody, co to może być, jeszcze o tym właśnie nie powiedziałam, to szybko Wam jeszcze wspomnę, że do ważnych powodów, zgodnie z różnymi wyrokami sądu, możemy zaliczyć zmianę sytuacji życiowej, ekonomicznej strony, nieporozumienia pomiędzy dającym zlecenie a biorącym zlecenie, czyli przyjmującym, czyli mogą to być zjawiska o charakterze obiektywnym, może to być utrata zaufania w uczciwość po prostu. Jeżeli chodzi o przyjmującego, to może być nieudzielenie niezbędnych informacji do wykonania tego zlecenia, dlatego że pamiętaj, że umowa zlecenia opiera się na wzajemnym zaufaniu stron. Więc jeżeli ja utracę zaufanie do wirtualnej asystentki, to no jak mam sobie wyobrażać dalej tą współpracę? Byłoby to trudne, dlatego jest ten zapis dotyczący możliwości wypowiedzenia w każdym czasie, jeżeli te ważne powody zaistnieją. Napiszę, mam nadzieję, o tym artykuł, postaram się przynajmniej, bo to zawsze jest gdzieś tam, o Jezus, co ja tutaj zrobiłam, zawsze jest gdzieś tam no, czasochłonne, ale już Was teraz zapraszam Ciebie na mój blog legalnybiznesonline.pl do artykułu o umowie o świadczeniu usług wirtualnej asysty, teraz już jest, i o obowiązkach prawnych wirtualnej asystentki, ale też do innych artykułów na blogu, czy to o BDO, czy to o innych umowach. I tutaj mam nadzieję, że powiedziałam wszystko to, co było dla Ciebie istotne z perspektywy osoby, która świadczy usługi, albo z perspektywy przedsiębiorcy, tą drugą osobą też może być przedsiębiorca oczywiście, który korzysta z takich usług, żeby pamiętać, kiedy tę umowę można wypowiedzieć, co zawrzeć w umowie, jakie zapisy i na co uważać. Jeszcze jedna rzecz to, że w umowie można wyłączyć wypowiedzenie umowy w każdym czasie bez ważnego powodu. Czyli wtedy napiszcie to w umowie, że to jest wyłączone, jeżeli na tym zależy drugiej stronie. No i oczywiście, jeżeli ta druga strona na to się zgodzi. Dobrze, dziękuję Ci bardzo serdecznie, że byłeś na tej legalnej kawie. Pół godziny nasze dzisiejsze minęło. Zapraszam na kolejną legalną kawę. Mam nadzieję, że ona się odbędzie za tydzień. Aha, uwaga, za tydzień może legalnej kawy nie być, bo będę w górach, ale postaram się coś jednak zrobić w bardziej sprzyjających okolicznościach przyrody. Może to też będzie ciekawsze. Z tym, że od razu ostrzegam, jutro w czwartek o godzinie 20 jest webinar. Na webinar należy się zapisać, jest obowiązkowa rejestracja na ten webinar, link tutaj już widzisz na ekranie, więc koniecznie kliknij w ten link, a tak naprawdę go przepisz do wyszukiwarki, zapisz się na webinar i daj znać chociaż jednej osobie, której taki webinar może się przydać. Zapraszam, no i do zobaczenia za tydzień. Wszystkiego legalnego. Cześć.